Cześć, cześć, witajcie piżamowo. Mam coś, co chciałam przy Was otworzyć. Kolejny vlog Was, Baron Thomas. Sytuacja była taka, że wczoraj miał być kurier i był, tylko przesyłkę zostawił pod drzwiami. Dzisiaj ją znalazłam, jest odkażona mrozem. Także słuchajcie, open box. Jeszcze śpię, że... Bez adresu. Krzakiełki się rozwinęły. Rzeczy do wklejania. O, serdecznie dziękuję za zakup naszego rękodzieła. Miłego korzystania, Asia. Długopisik. Asia Szulik, weselny kącik. Superaste. Uwielbiam takie drobiazgi. Słuchajcie, dużo rzeczy jest. Znakowsko to na razie wszystko w bałaganie. To bardzo dobrze opakowane. Rzecz piękna i super. Nie, daj. Słuchajcie, księga cień. Także piękny, cudowny. Oczywiście zrobię recenzję. Nie recenzję, pokażę Wam, jak to wygląda, ale. Grubość 12 kart i album. Dobra, ja tu rozpakuję dokładnie i Wam pokażę. Kochani, wreszcie w domu. Nic Wam nie nagrałam z biura, dlatego że zrobiłyśmy research i przekop. To znaczy, pół biura jest tak trochę uprzątnięte, a ja padnięta głodna. Zobaczcie, ile toreb takich rzeczy jeszcze do poukładania. Hello. Tam z biura jest, także ja się zaraz biorę za układania. Najpierw to trzeba w ogóle do kuchni coś tam, jeszcze jakieś kosmetyki pobrałam, coś tam i wszystkiego coś tam mnóstwo. Wzięłam sobie parę czaszek, wzięłam tabliczkę OUI, do której nie znalazłam tego pindolka. Pindolek gdzieś musi być, ale... Czy znajdzie się, jak będę i tak wszystko przerzucała, to się znajdzie, to nie ma bata. Ale ja po prostu oszalałam. Wykąpana, wypilingowana, co widać, czerwona. Potrzeba mi było wanny. Tam mam wannę, tu mam ten. Nie, nie przykrywaj mi kocę, ja zaraz je będę niosła to.
zaraz je będę niosła na górę. To sobie powkładam. I skórę przyniosłam, bo lubię skóry i takie tam różne rzeczy ważne. Ale w każdym razie padnięta jestem na maksa, głodna w cholerę. Chyba najpierw się w ogóle coli napiję, w sensie trochę cukru, bo nie jadłam śniadania, nie piłam kawy, nie... A jest godzina trzecia. Trzecia. Tak będzie mnie bardziej słychać. I się biorę za roznoszenie tego wszystkiego. To wszystko musi mieć swoje miejsce. To wszystko wyjaśnię. Kawa nie wypita i potem o. A to są zakupy nasze. Krótki haul z siaty. Tabletki jakieś w promocji były podobno. Trzeba... A, ja znowu szczaczam od razu. Trzy w jednym. To dobrze. Jakby to już kroić cebulę. Czy robią nie wiem co. Widzę, że przypraw kupiony w cholerę. Ziemniory są. A tu co? O, tu jest kurczak. Aha. No, to będzie robić kurczak. Bo to i na zimno, i na ciepło dobre. A czy będzie brokułowa sałatka? No oczywiście. Brokułowa sałatka jest najpyszniejsza. A, i ukrył się mołdawski. Mołdawski. Przetargałam, w domu miałam. Trzeba się napić. Taki zacny widok. Mołdawski, śmietana, kot, tulipany. Umilamy sobie czas na kwarantannie. Skarpety się liczą, jest kurczyk. Dobra, no spoko. Tak to wygląda. A żeby nie było, że tylko kurczak. Ogórki, brokuł, ciastka się nie liczą, śmietana, pieczarki. Można, można. Cebulka się smaży do wątróbki, ale powiem wam, że tak pachnie, że po prostu cudownie. Jestem dawno cebulki, nie ten. Uwielbiam. Dobra. A ja sobie tutaj przygotowuję na ten. Na zdjęcie. No, przytargałam tu winko. Jest maseczka? Nie jest maseczka, jest kwarantanna. Są tulipanki. Śliczne. Siedzę ciągle w kuchni i już na kanale Asiuni jest o moim albumie. Proszę bardzo, będzie normalnie. O, o. Album Księga Cieni, ale zrobiła. Wow. I to wszystko mój album. Super. Zdjęcie. Muzyka odpowiednia do tego. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Jak widać, dobra, w tytule... lecę oglądać. Album ukończyłam. Podlinkuję wam. Z czego jestem b***niem. Ciągle oglądam. Kolejna strona. Album. Ale chciałam wam pokazać obiadek. Jestem pewna na 100%, wiem, ale wiesz, chyba ukam. O, zaparowałam obrad. Jeżeli kogoś innego, to piszcie. Wiemy. Nie. Właśnie coś z tym cięciem zniechało, no ale nie przeży, nie przetem. Wszystko tnie teraz, wszyscy siedzą, się uczą. Na TVP nie chcą tej żonady oglądać, to się uczą na internetach. No nic. No ale skoro znamy już internetowe znaczenia run talizmaniczne, to fajnie by było budować sobie z nich talizmany. I taką, takim podstawowym, jak gdyby... Talizmany to jest jedna runa, ale skrypt runiczny to jest taka pierwsza jednostka. Skrypt runiczny. Czyli ciąg run zbudowany z kilku run. I tutaj się tak niby przyjęło, że nie powinno być więcej niż 5 symboli, jeżeli tworzymy na jakąś energię, ale są od tego wyjątki. I już wam mówię. Jeżeli na przykład chcemy utworzyć skrypt, możemy posługiwać się 2, 3, 4, etc. runami zgodnie z numerologią. Dwójka będzie oznaczała porozumienia, zjednoczenia, wszelkiego rodzaju możliwości łączenia. Ja już jestem w łóżku, ale chciałam wam pokazać dokładnie te tekturki, które przyszły razem z księgą. Tu mamy książki bardzo fajne.
Zaraz te rozparceluję, ale to tak, o jeszcze z pojedynczych, to są właśnie takie ładne Saturny, narzędzia rytualne, też sobie gdzieś dołożę, ale też mam tutaj sporą liczbę tekturek, kot oczywiście dupo musiał usiąść, czekaj, rozrywam. Sporą liczbę tekturek w postaci dwóch pentagramów, z czego jeden jest taki jakby pod kątem widziany. Fajny też, ten prościutki. Tu są jeszcze magiczne, czarownicujące kule. Tutaj są jeszcze planety, też superaste. No to będę miała tam kotów, jest sporo, proszę bardzo. Oraz księżyca i małe gwiazdki. No i właśnie te znaki zodiaku, ale planetarne. Superaste. No, także to są te tekturki wykorzystane. Fabryka, fokusuj. Fabryka Weny. O, superaście. A wyszła nowa książka w studiu astropsychologii Freja. Runy, najskuteczniejsze rytuały i zaklęcia magii skandynawskiej. Jak poprawić relacje, wzmocnić zdrowie i osiągnąć upragniony cel. Tu mamy jak za pomocą magii runiczną po prostu. No zobaczymy. Profile bogów, coś tam się dzieje. Zobaczmy na spis treści najpierw. Znaczy jak przejrzę, to recenzja będzie na kanale, ale zobaczymy. Pochodzenie run, pierwsza, druga i trzecia ósemka, teoria wróżenia z run, praktyka wróżenia, metody, kręgi, magia runiczna, profile bogów, żeńskie tajemnice, aneks. No zobaczymy. Zobaczymy. Fajny papier taki, przyjemny do typu. Przeczytamy. Dużo tekstu, mało rysunków. Bardzo dobrze. Trochę od końca. Zwierzęta totemiczne. Bogów. No, tekst. Będziemy czytać. Używanie run wiązanych. Dwóch lub więcej run nałożonych na siebie. Tautologiczne. Znaczy nie, runy tautologiczne to tylko dwie. A reszta są już bindruny i niestety symbole mocy. Swastyka zgodna, swastyka przeciwna, szyjoknot, palknot. No takie. Zobaczymy. Ale wyszło. Trzeba mieć. Poczytać, zobaczyć. Aha, bo tutaj też są po kolei runy, widzę, opisane w Trarku Starszego. No, tak już konkretnie chyba. Także myślę, że będzie fajne. Zobaczymy. Doczytamy, zobaczymy. Jest. Zdobyła się. Nieważne, że o 22 byłam w parkometrze. Nie. Inaczej to się nazywa. W paczkomacie. Hejho, jest już bardzo późno. Przyjechałam z paczkomatu po programie 22.36. Strach się bać, ale czas spać, także ja już się szykuję. Mówię Wam dobranoc, do zobaczenia, do jutra. Trzymajcie się tam bardzo ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.